Dzień! Kolumna samochodów wojskowych rozpieprzyła chyba 10 samochodów. Nie wiem, wszyscy leżą we krwi. Widzę, że ktoś położył się teraz na ulicy, trzyma się za brzuch. Nie wiem, co się dzieje, ja nie mogę wyjść. Kolumna kierownicy mnie przycisnęła. Ja widzę tylko trzy przed sobą. Nikt nie wychodzi, wszędzie jest krew. Jestem w samochodzie uwięziony, nie mogę wyjść. To są samochody. Przede mną są tylko osobowe samochody, ale. Nie wiem, jaką ulicą jechałem. Nie wiem, jakiś transport wojskowy chyba. Dzwonisz po pomoc? Zobacz, co się tu dzieje. Nie mogę wyjść z auta. Ale kogo mam zapytać o adres? Jestem sam uwięziony w samochodzie. Na miejsce zostały dysponowane służby ratownicze, zarówno Straży Pożarnej, jak i Zespół Ratownictwa Medycznego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono wypadek masowy, udział 6 samochodów osobowych, 2 pojazdy jednostki wojskowej, które przewoziły materiały niebezpieczne. Jak trwała sama akcja? Jak przebieg akcji? Tutaj wykonywaliście za działania na miejscu? Główną rolę tutaj w ratowaniu osób poszkodowanych, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej udzielało Zespół Ratownictwa Medycznego. Służby Straży Pożarnej wspomagały te działania Zespołu Ratownictwa Medycznego. Działania Głównej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia, ewakuacji osób poszkodowanych oraz zakleszonych z wraków pojazdów. No i z pomocą przy udzielaniu tej kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ćwiczeniach, które odbyły się 4 kwietnia w Kaletach, uczestniczyło 8 zespołów ratownictwa medycznego, 13 zastępów straży pożarnej oraz policja. Przebieg akcji oceniono bardzo wysoko.